Cześć, tu Jarek Rząbowski i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Hair Espresso. Tym razem po raz kolejny mnie widzisz. Jestem ciekaw jak to wpływa na Twój odbiór. Oczywiście pod warunkiem, że oglądasz to na YouTubie. Jeżeli tak, to daj mi znać, czy wolisz taką opcję, czyli kiedy mnie widzisz, kiedy do Ciebie mówię, co do Ciebie mówię, czy wolisz zwykłą wersję audio, czyli taki standardowy podcast, którego... Już się pokazało ponad 100 odcinków, więc kilka godzi kilkadziesiąt godzin do słuchania już jest. Daj mi znać, ponieważ chcę wiedzieć w jakiej formie najlepiej przygotowywać materiały kolejne dla ciebie. Dzisiaj jednak chciałbym zająć się tematyką analityki HR. Jest to temat, który tak naprawdę rozpoczęliśmy już w trakcie rozmowy z Martą Pawlak-Dobrzańską, do której zresztą będę dzisiaj nawiązywał. Jeżeli nie miałaś okazji wysłuchać tego odcinka, to koniecznie się do niego wróć, bo jest to bardzo istotna moim zdaniem. Jedna z bardziej istotnych rozmów, która odbyła się zwłaszcza w ostatnim czasie w ramach RESPRESSO. Dzisiaj jednak, odcinek solo, ale również z małym twistem. Ponieważ w pewnym momencie z drugiej jego części podzielę się komentarzami od trzech osób, które postanowiły podzielić się swoim doświadczeniem i treściami, które na temat analityki HR, zwłaszcza w kontekście analityki, rekrutacji, przygotowały wcześniej. No dobrze, o co w ogóle chodzi z tą analityką? Dla mnie to, co jest kluczowe w kontekście analityki, to to, że wcale nie chodzi o zbieranie liczb i tworzenie dashboardów. Jeżeli tym dla Ciebie jest analityka, to przepraszam, ale moim zdaniem analityka jest jednak czymś znacznie szerszym, jest czymś znacznie więcej. Moim zdaniem w analityce chodzi bowiem o poszukiwanie kluczowych informacji, analizowanie ich i wyciąganie wniosków, które pomogą nam podejmować lepsze decyzje biznesowe. I im więcej o tym myślę, im więcej myślę o analityce, o analityce HR między innymi, tym bardziej utwierdzam się w tym przekonaniu, że nie chodzi o zbieranie danych. Nawet nie do końca chodzi o ich analizowanie w analityce, ale chodzi o wyciąganie wniosków o to, jak one wpływają na biznes, o to, jak one wpływają na nasze konkretne działania, na to, co robimy i to, czego nie robimy. Bo to, czego nie robimy, podejmując decyzje między innymi na podstawie analityki danych, jest równie istotne jak to, co robimy. I to może się wydawać nieco zagmatwane, rozumiem. Natomiast zostań ze mną, bo zaraz do tego wrócimy i zaraz powiem Ci, co dokładnie mam na myśli i o co mi chodzi? Dzięki analityce możemy podejmować lepsze decyzje. Możemy podejmować lepsze decyzje w kontekście tego, na czym się skupić w rekrutacji. Które jobboardy, czy które fora, które kanały rekrutacji działają lepiej. Co robić, co działa, co nie działa w kontekście onboardingu. Na czym powinniśmy się skupić w kontekście szkoleń. Jakie szkolenia, z którymi trenerami, z którymi firmami szkoleniowymi, z którymi konsultantami czy może wewnętrznymi trenerami działają najlepiej i przynoszą najlepsze rezultaty. Jakie obszary szkoleniowe w ogóle warto, żebyśmy rozpakowali i o nie zadbali? No, tych tematów, które możemy analizować jest bardzo, bardzo wiele. I oczywiście, nie chodzi o to, żeby znowu analizować wszystko, ale chodzi o to, żeby wiedzieć, w którym miejscu postawić tą uwagę, na czym się skoncentrować, żeby faktycznie wynieść z tego jak najwięcej. Moim zdaniem analityka HR ewoluuje od takich prostych raportów i będzie szła do przodu w kierunku bardziej analizy predykcyjnej i jeszcze większego wykorzystania w takim strategicznym zarządzaniu, ale żeby tak się wydarzyło, to my jako HR-owcy musimy wykonać odpowiednią pracę. Między innymi o tej pracy tutaj dzisiaj będę mówił, między innymi o tym rozmawialiśmy z Martą Pawlak-Dobrzańską, więc znowu po raz kolejny odsyłam Cię do tego odcinka. Natomiast to jest trend, to jest zmiana, która będzie się dalej pojawiała, ponieważ moim zdaniem musimy bardzo mocno... Oparametryzować HR w takim kontekście, aby decyzje i procesy personalne, które wykonujemy, na których się skupiamy, przynosiły jak najwięcej wartości biznesowej. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy pewnie doskonale wiesz, rynek dla wielu firm nie jest najbardziej sprzyjający. Często jest tak, że hr -y są odcinane, to znaczy Firmy patrzą na to, gdzie jest największe centrum kosztów, postrzegają HR jako centrum kosztów i tam odcinają, ponieważ muszą w jakiś sposób zmniejszać koszty, zmniejszać ryzyko prowadzenia tej działalności. I że tak szczerze, będę z Tobą zupełnie szczery. Ja się nie dziwię, bo jeżeli HR nie pokazuje, jaką wartość dostarcza, to skąd zarząd, prezes, dyrektorzy mają wiedzieć, że ta wartość jest dostarczana? Mają nam uwierzyć na słowo, dlatego że my mówimy: słowo harcerza i harcerki. Har jest wartościowy. No niestety, tak to nie działa i pewnie już wiesz, zdążyłaś się przekonać, zdążyłeś się przekonać, że zazwyczaj tak to nie działa. I powinniśmy wnieść nieco więcej od siebie i pokazać to na faktach, na danych, opowiedzieć w odpowiedni sposób, czyli zbudować odpowiednią komunikację, i to też jest bardzo istotny element, żeby wiedzieć, jak opowiadać o tych danych, aby one faktycznie miały przełożenie na biznes i na decyzje biznesowe, nie tylko nasze, ale też zarządu, prezesa itd. Dam Ci takie trzy. Metryki, o których myślę, że każdy dział HR powinien myśleć, rzeczywiście jest ich znacznie więcej i tak naprawdę metryki powinny być dobrane pod strategię HR moim zdaniem, ale są trzy metryki, które moim zdaniem często się sprawdzają i często warto je wziąć pod uwagę. Metryka numer jeden to zaangażowanie pracowników, czyli możemy badać zaangażowanie, możemy badać satysfakcję pracowników, to są dwie oddzielne rzeczy i zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast chodzi o to, żebyśmy badali pracowników, chodzi o to, żebyśmy zadawali im pytania, ale bardzo istotne jest to, abyśmy zadawali im pytania, jeżeli jesteśmy skłonni się zmienić. To znaczy, jeżeli mamy otwartość do przyjęcia ich odpowiedzi, ich informacji zwrotnej oraz otwartość do tego, aby wprowadzić zmiany. Jeżeli bowiem będziemy tylko i wyłącznie pytać, ale nie będziemy wprowadzać zmian, to jest to zupełnie bez sensu. Więc sama analiza dla analizy po raz kolejny. Nie ma sensu. Ma sens, jeżeli analizujemy i wprowadzamy zmiany. I teraz miernik numer dwa. Tym miernikiem numer dwa jest zwrot z inwestycji w działania rozwojowe. Często jest tak, że działy HR mają jakiś tam budżet szkoleniowy, jakiś budżet rozwojowy, proponują różne działania rozwojowe, ale robią to na czuja. Na misia, czyli wydaje mi się, że to szkolenie, ten sposób rozwoju będzie dobry dla naszych pracowników, dla tego działu i tak dalej, i tak dalej. Ale nie jest to mierzone. A jeżeli jest cokolwiek mierzone, to najczęściej tylko na takim pierwszym poziomie, czyli w jaki sposób odbierają to pracownicy, w jaki sposób co czują, jak się czują z tym, co w czym wzięli udział, i tak dalej, i tak dalej, a to też nie jest najlepszy sposób. Takich poziomów według Kirkpatricka jest nieco więcej. Zachęcam Cię do tego, żeby zapoznać się z metodologią czterech poziomów efektywności działań rozwojowych według Kirkpatricka. Natomiast w wielkim telegraficznym skrócie, może jeszcze ten temat rozwiniemy w jednym z kolejnych odcinków, daj znać, jeżeli Cię to interesuje. Natomiast w wielkim telegraficznym skrócie chodzi o to, żeby najpierw popatrzeć na to faktycznie, jak ludzie odbierają to, co. To, co otrzymali, czyli mamy taką emocjonalną reakcję. Poziom drugi to poziom wiedzowy, czyli czy ich wiedza się zwiększyła na podstawie tego działania szkoleniowego, i to możemy zbadać między innymi robiąc testy przed i testy po danym działaniu. Poziom trzeci to y, zmiana umiejętności, czyli sprawdzamy, czy faktycznie została wdrożona jakaś zmiana behawioralna, czyli. Czy osoby, które wzięły udział w danym działaniu rozwojowym, to może być szkolenie, mentoring, coaching, praca jeden na jeden z konsultantem, różne możliwości, czy zmieniły się działania, które ta osoba podejmuje? I w końcu poziom numer cztery: jak to wpłynęło na biznes, czyli jak ta zmiana w działaniu wpłynęła na zwrot, na przychód, jeśli chodzi o zwiększenie tego przychodu, zwiększenie zysku, czy zmniejszenie? Kosztów, czyli próbujemy już wyrazić to wartością monetarną. I oczywiście w przypadku niektórych szkoleń będzie to łatwiejsze, jeżeli to będzie na przykład szkolenie sprzedażowe, czyli działania takie jeden na jeden sprzedażowe, w przypadku wielu innych działań niestety to będzie o wiele trudniejsze. Będzie to też komponenta złożona, to będzie wpływ złożony, wpływ pośredni, ale warto się nad tym przynajmniej zastanowić. No, i jeżeli wdrożymy te trzy metryki, to już będziemy działali nieco bardziej w oparciu o dane, już będziemy mogli się zastanawiać, jak te dane, jak to, co robimy, jak, jak to, co przeanalizowaliśmy, co robiliśmy, może wpływać na nasze przyszłe, kolejne decyzje biznesowe. I to jest świetny krok do tego, aby stać się bardziej strategicznym, bardziej efektywnym partnerem y, dla biznesu, dla swojej organizacji. I żeby było też jasne. Ja mówię o partnerze dla biznesu, partnerze biznesu jako HR. Nie dlatego, że uważam, że HR nie jest biznesem, bo HR jest biznesem. Ale chodzi o to, żeby miał na ten biznes realny wpływ i żeby potrafił pokazać ten wpływ. Bo jeżeli czegoś nie potrafimy udowodnić, nie potrafimy pokazać, nie potrafimy policzyć, to często nie wiemy dokładnie, czy to, co robimy, faktycznie przynosi największą wartość, bo może być tak, że skupiamy się nie na tym, na czym powinniśmy. Jeżeli więc chcesz nieco bardziej analitycznie podejść do pracy w analizie, do pracy jako HR-owiec, to możesz zastanowić się nad tymi kilkoma krokami. Po pierwsze zastanów się dlaczego i po co i co chcesz mierzyć. To jest bardzo fundamentalny krok i nie można go zaniedbać i nie, można, nie powinniśmy przechodzić od razu do kolejnego. Ale kolejny to zacznij zbierać dane. Bez danych dzisiaj nic nie przeanalizujemy, możemy próbować zastanawiać się, ale to dalej będzie wydaje mi się i na Natomiast jeżeli zaczniemy zbierać dane, to może w przyszłości będziemy mogli również zacząć analizować. Czy kolejny krok to zaczynamy analizować? Następnie zaczynamy wyciągać wnioski, czyli nie tylko już mamy analizę, mamy jakiś dashboard, jakiś raport, tylko zaczynamy starać się wyciągać wnioski z tego co zebraliśmy. Później zastanawiamy się, jak może to wpłynąć na nasz biznes, na nasze procesy personalne, na naszą strategię i tak dalej, i tak dalej. I teraz bardzo ważna rzecz. Nie zatrzymujmy się w tym miejscu. Zastanówmy się, w jaki sposób iść dalej. Czyli analizujmy również nasze decyzje, które podejmowaliśmy w oparciu o dane. Bo jeżeli, zwróć na to uwagę, jeżeli zaczniesz podejmować decyzje w oparciu o dane, to możesz podejmować je dobrze, średnio albo zupełnie źle, to mogą być zupełnie nietrafione decyzje. Ale teraz, jeżeli zaczniesz analizować to, jakie były efekty Twoich decyzji biznesowych, Twoich decyzji personalnych i jakie, na jakich podstawach one były podjęte, te decyzje, to możesz przejść do tego, że Twoje kolejne decyzje będą lepsze. Bo będziesz brać pod uwagę lepsze podstawy, lepsze kryteria, lepsze warunki, jeśli chodzi o podejmowanie kolejnych decyzji biznesowych. Czyli nie tylko analizujemy tu i teraz to, co było kiedyś, ale też analizujemy to, jak analizowaliśmy, jak podejmowaliśmy decyzje i jak może to wpłynąć na decyzje nasze w przyszłości. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że analityka i podejście analityczne nie zawsze jest bardzo proste i nie zawsze jest łatwe dla każdego. I zdaję sobie sprawę, że jest kilka, co najmniej kilka dużych wyzwań, i chciałbym je tutaj nazwać. Nie będziemy ich bardzo mocno rozpakowywać, bo nie mamy dzisiaj na to czasu, ale pewnie do tego też jeszcze wrócimy w kolejnych odcinkach. Przede wszystkim, pierwszym wyzwaniem jest w ogóle brak dostępu do danych. Często działy HR nie mają możliwości analizowania danych, ponieważ nie mają do nich dostępu. I teraz, jeżeli tak jest w Twoim przypadku, to zastanów się, do jakich danych możesz mieć dostęp. Porozmawiaj z działem analiz, działem kontrolingu, działem finansowym. Nie wiem, jak to wygląda w Twojej firmie, natomiast postaraj się o dostęp w ogóle do tych danych. Jeżeli nie wiesz, do jakich danych możesz mieć dostęp, do jakich warto mieć dostęp, to porozmawiaj z osobą, która się na tym zna. Daj mi znać, jeżeli masz ochotę porozmawiać ze mną, porozmawiaj z Martą pawlak dobrzańską czy kimś, kto po prostu wie, jak analizować te dane i jakie dane w ogóle warto analizować, aby wyciągać z nich lepsze wnioski. Punkt drugi to brak zrozumienia tych danych. No i tutaj już nie ma niestety wielkiego magicznego sposobu i jedynego cudownego, trzeba po prostu się tego nauczyć. Więc zachęcam się tutaj do edukacji w tym obszarze. Nie tylko do słuchania i oglądania podcastu, ale również do wyjścia poza swoją strefę komfortu, rozmowy z analitykiem, przejścia kursu dotyczącego analityki danych itd., itd. Warto się nad tym zastanowić. I kolejna rzecz to, myślę, że taka mentalna bariera przed zmianą, bo jest to zmiana paradygmatu, zmiana podejścia w ogóle Twojego do pracy. Wielu HR-owców woli działać właśnie na podstawie swojej intuicji, na podstawie Swojego doświadczenia, tylko że często takie działanie nie jest zbyt skuteczne i w przyszłości może obrócić się przeciwko nam. Więc, jeżeli chcesz być nowoczesnym hariowcem, jeżeli chcesz podejmować dobre, skuteczne, efektywne decyzje biznesowe, no to warto się zastanowić, jak robić to lepiej. No i ostatnia rzecz, która jest powiązana z niezrozumieniem tych danych, to kwestia słabej jakości danych. Czasami jest tak, że mamy przysłowiowe śmieci w danych, mamy bardzo zanieczyszczone te dane, musimy je jakoś w jakiś sposób odfiltrować, wyczyścić, zastanowić się, które dane w ogóle mogą nam się do czegokolwiek przydać. Wtedy jest szansa, że coś z nich wyciągniemy. Tak więc zwróć uwagę na to, że jest trochę wyzwań, ale są też rozwiązania. Do części z tych rzeczy możesz również zaprząc sztuczną inteligencję, która może ci pomóc w niektórych przypadkach, ale znowu dzisiaj nie mamy czasu na to, aby ten temat bardziej rozpakować. Chciałbym jeszcze w tej drugiej części, którą teraz zaczynamy, podzielić się komentarzami od trzech osób, które. Myślę, że mogą być dla Ciebie też wartościowe te komentarze od osób. Pierwszy komentarz to cytat z artykułu Kasi Ubysz, którym się ze mną podzieliła, dotyczącego właśnie analityki danych. Pozwól, że ja go Ci przeczytam. Zawsze zaczynamy od ostatniego punktu, czyli organizacji danych. O ile często widzę porządne lejki procesu rekrutacyjnego, tak często brakuje tego pierwszego elementu, czyli jak to się w ogóle stało, że dany kandydat wszedł w proces. A co za tym idzie, w które kanały komunikacji rekrutacyjnej powinniśmy inwestować? Jeśli posiadasz takie dane, well done. To nie jest jeszcze na początku dziennym w branży HR. Patrząc na te dane, jakie pytania Ty sobie zadajesz? I jako przykładowe zestawienie danych, Kasia podaje tutaj bardzo prostą tabelę: imię i nazwisko pracownika, stanowisko, kanał, jakim spłynęło CV i z jakiej to jest kategorii, czyli jeżeli mamy. Zewnętrzne jobboard, jeżeli mamy, może sourcing w, przez rekruterów czy przez sorcerów, może to był referal od pracownika. Czy możemy to sobie kategoryzować? I jednocześnie możemy się zastanowić nad kolejną rzeczą, ale to już. Wyższy poziom zaawansowania, i ty rozpakowuje to Kasia w innym artykule, czyli z tematyką punktów styku. Czyli jeżeli mamy osobę, która teoretycznie zaaplikowała nam z danego portalu ogłoszeniowego, to czy znaczy to, że ten portal ogłoszeniowy jest jedyny i najlepszy, i we wszystko inne powinniśmy nie, nie inwestować i odpuścić? No niekoniecznie, bo może być tak, że ten nasz dany kandydat usłyszał o naszej firmie w podcaście. Może zobaczył kilka postów, które zostały na social mediach opublikowane przez naszych ambasadorów w ramach programu Employee Advocacy. Może być tak, że zobaczył jakieś wideo na YouTubie. No, jednym słowem, może być takich punktów styku więcej, a ostatecznie faktycznie zaaplikował przez Jobboard, ale dlatego, że akurat zobaczył w tym danym miejscu, że twoja firma rekrutuje, a on wie, już o niej wystarczająco dużo, już się z nią zetknął wystarczająco dużo razy, aby zaplikować, aby wiedzieć, że chciałby tam pracować. Więc musimy to też wziąć pod uwagę. Odsyłam cię do całego artykułu Kasi, znajdziesz go oczywiście w opisie tego odcinka. Na dole link tam znajdziesz, więc spokojnie możesz przeczytać więcej na ten temat. A znowu, jeżeli temat dla Ciebie jest interesujący, to może go rozwiniemy w przyszłości. Kolejną osobą, która postanowiła podzielić się ze mną swoim komentarzem jest Karolina Sokołowska. I odpowiedziała między innymi na pytanie, jak sprawdzać skuteczność jobboardów, jak ona to sprawdza, jak sprawdza to w, swoim dotychczasowym, w swojej dotychczasowej pracy, mówiąc, że analizuje przede wszystkim skąd są aplikacje. Czyli jeżeli mamy aplikacje, to sprawdza z jakiego jobboardu one spłynęły. I to, co jest istotne i co to, to, czym Karolina się tutaj podzieliła, to to, że jest to pewne, w pewnym sensie podchwytliwe pytanie, bo nie zawsze chodzi o to, ile ofert, czy ile CV spłynęło z danego miejsca. Czasami jest to też kwestia tego, jakiej jakości były to CV. Ja sam, kiedy analizowałem no, kilka tysięcy, dobre kilka tysięcy kandydatów w jednej z firm, w pracy, jednej, w pracy mojej w ramach jednej z firm, to... Sprawdzałem nie tylko, z jakiego kanału przyszło najwięcej CV, ale też ile kosztowało pozyskanie tego CV, ponieważ miałem koszt tego jednego CV, ale również jakie były te jakości CV, czyli z którego kanału było zatrudnionych najwięcej osób. To tyczyło się akurat rekrutacji w no, dosyć dużym Wolmenie, więc można było sobie pozwolić na takie analizy. Oczywiście w przypadku, kiedy mamy mniej tych. Tych kandydatów, dni rekrutacji, to często te analizy nie będą tak dobre jakościowo, ale czasami jest taka możliwość i warto się pozastanawiać, jaką tam mamy jakość kandydatów, jaką mamy jakość CV, bo może okazać się tak, że w jakimś medium mamy bardzo tanie ogłoszenia i przychodzi mnóstwo CV, i my będziemy bardzo pozytywnie nastawieni do tego medium. Ale okaże się, że tak naprawdę 99% tych kandydatów to są kandydaci niejakościowi, czyli kandydaci, na których nam tak naprawdę nie zależy, bo oni nawet nie przechodzą do kolejnego etapu, czyli nie przechodzą pierwszej weryfikacji, więc tak naprawdę to oni nie dają nam żadnej wartości, tylko sprawiają, że my, jako aerowcy, mamy więcej pracy, zwłaszcza kiedy manualnie przeglądamy każde CV. Kolejne pytanie, które zadałem kilku osobom, to jest to, w jaki sposób sprawdzamy optymalność, Naszej strony kariera. I to po raz kolejny jest pytanie, które można w różny sposób zrozumieć. I Karolina powiedziała, że przede wszystkim to, co robiła i robi, to analiza aplikacji, liczba aplikacji, które przychodzą ze strony kariera. Natomiast tutaj chciałbym Cię odesłać do trzeciego miejsca, czyli do webinaru, który prowadziłem niedawno z Marcinem Łukańczykiem, który jest ekspertem analityki WWW w ogóle, nie tylko w kontekście HR-owym i Google Analytics 4, czyli narzędzia do analizy, do analizy stron www. Tam w pierwszej części tego webinaru Marcin podzielił się tym, jakie dane można wyciągnąć na podstawie Google Analytics 4, jeżeli mamy odpowiednio go zainstalowane i skonfigurowane na naszej stronie, na przykład na naszej stronie kariery. Marcin oczywiście mówił to na przykładzie innych stron, natomiast mi od razu zapaliła się taka lampka, że to jest idealny sposób również do analizowania naszych stron kariera, czyli sprawdzenia gdzie ludzie się zatrzymują, co czytają, gdzie klikają, ile czasu spędzają, jak daleko dojadą skrolując nasze ogłoszenia. To wszystko są rzeczy, które my możemy sprawdzać pod warunkiem, że mamy odpowiedni kod klejone na naszej stronie kariera, no i ludzie się tam znajdują, więc często jest tak, że warto odsyłać ludzi właśnie do naszej strony kariera, bo tam możemy sprawdzić, to w jaki sposób oni wchodzą w interakcję z naszym ogłoszeniem, a jeżeli odeślemy na zewnętrzne medium, na przykład na jobboard, na którym też faktycznie można z, to CV złożyć, no to tych danych nie będziemy mieli, więc tu się warto zastanowić, w jaki sposób chcemy te dane. Zbierać i co chcemy z nimi robić. Odsyłam Cię do całego webinaru z Marcinem. Nie wszystko będzie dla Ciebie pewnie zrozumiałe, istotne, bo jest to szerszy temat. Natomiast jestem przekonany, że jeżeli chcesz rozwinąć swoje umiejętności w kontekście analizy www, na przykład analizy, analityki strony kariera. To propozycja, którą tam razem z Marcinem mamy dla osób, które były na webinarze, osób, które teraz też słuchają, oglądają, jest bardzo zasadna i bardzo sensowna. Ja sam wiem, że mam pracę domową do odrobiania, o czym zresztą Marcin w trakcie webinaru powiedział i przypomniał kilkukrotnie mi. Natomiast każdy z nas może pracować nieco sprawniej, nieco wydajniej, dzięki między innymi analityce. Między innymi dzięki analityce. Www analizie stron internetowych i mam nadzieję, że w trakcie tego odcinka cię do tego przekonałem. Również mam nadzieję, że przekonałem cię do tego. Jeżeli oglądałeś, jeżeli oglądałaś moją rozmowę z Martą pawlak Dobrzańską, o czym kilkukrotnie już wspominałem. Moim zdaniem, analityka www dzisiaj jest jedną z kluczowych umiejętności, które w zasadzie każdy aerowiec powinien rozwijać, zwłaszcza jeżeli chce być strategicznym partnerem biznesu. Jeżeli ty również się z tym zgadzasz, to zachęcam cię do rozwoju, do poszerzania swoich kompetencji w tym obszarze, bo jestem przekonany, że to po prostu ci się w przyszłości przyda, zwróci, bo będziesz dzięki temu w stanie podejmować lepsze decyzje, będziesz w stanie dzięki temu. Lepiej argumentować swoje decyzje, na przykład do zarządu, na przykład do dyrektorów z innych linii biznesowych, z innych obszarów biznesu, a to gwarantuje ci, że bardzo pozytywnie wpłynie na postrzeganie ciebie i twojego profesjonalizmu. Daj mi znać, proszę, jak oceniasz ten odcinek, czy widzisz mi wartość, w jaki sposób ty chcesz wdrożyć, jak już wdrażasz analitykę w swojej. Pracy codziennej. Możesz odezwać się do mnie na LinkedInie, możesz do mnie napisać na maila na jarek@herespresso.pl. Znajdziesz go oczywiście również w opisie tego odcinka, A jeżeli widzisz wartość w Herespresso, to zasubskrybuj na swoim ulubionym miejscu, gdzie słuchasz podcastów, czyli na Spotify, na Apple Podcast, albo na YouTubie i podziel się tym odcinkiem i podcastem z osobami, które również mogą wyciągnąć z niego wartość. Za dzisiaj Ci bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia, a może również do zobaczenia. Cześć.